norweski, 99 również, 38 Maine Coon i 132 ragdoll. Ragdoll tworzy mity, ma ten charakterystyczne ułożenie kolorystyczne oraz ragdoll bicolor, norweski, kategoria grupa kolorystyczna 6 i 4 oraz Maine Coon grupa kolorystyczna 3. Grupa kolorystyczna. Trzecia, niebieski tebi, Norwegii w kolorze czarny z białym tebi i rudy bicolor, również tebi. Tebi, a więc rysunek jaki jest, pojawia się na kolorze futra. A w dniu dzisiejszym kategorię drugą ocenia 6 sędziów. Małe Guranie, Anna Gleczka, Helen Leiter, Mark Krastowski, Władimir Isakow i Rolf Doringer. Ale szkoda mi, że się tak zaczują. Trójkąta, w rogach tego trójkąta wpisane uszy harmonijnej, proporcjonalnej budowy, prosty profil nosa z zaokrąglonym lekko czołem w jednej linii, bez żadnego przełamania przełomu. Drodzy Państwo, Anne Granach-Strong głosowała na kotę z numerem 118, 118 One Vote. Władimir na kotę z numerem 99, 99 One Vote. Rolf głosował na kotę z numerem 118, 118 One Vote. Mark głosował na kotę z numerem 99, 99 One Vote. Laura głosowała na kotę z numerem 118, 118 One Vote. Helena głosowała na kotę z numerem 99. 99 One Vote. Mamy 3-3, 3-3, and we will take a draw. Będziemy losować sędziego. Dzień
sędziowie głosują karteczkę, kartka z krzyżykiem. Mówi o wyborze sędziego, który będzie oddał głos na kota zwycięskiego. Rolf wybrał kota z numerem 118. 118.